Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy Grain Tower. A konkretnie wyspę zbożową, tylko to nie jest silos na zboże, to jest wieża obserwacyjna, a kiedyś służyła wojsku. A słuchajcie, my nie jesteśmy na Księżycu. Jesteśmy w momencie odpływu w Anglii. Dlatego mamy ze sobą kajak, bo będziemy wracać pewnie jak już będzie przypływ. Zaczynamy dzisiejszą wyprawę. Ale ty, kajak musimy zabrać rzeczywiście na górne piętro, chociaż nawet na to pierwsze. Bo jak przyjdzie woda, to nam go zabierze, co nie? Ale wieje, przepraszamy za jakość dźwięku. Aż mi zdjęło, zobacz na ten, co się weźmiesz dzieje. Weźmiesz ten worek? No ale przemyślana konstrukcja, na wierzchurek. Akcja jest taka, że ciśniemy najszybciej jak się da, bo może się uda jeszcze wrócić na piechotę, co nie? Weźmiesz ode mnie ten aparat? Mam strasznie śliskie buty. Czekaj, nie puszczaj, dobra. No ale woda spokojnie, 2 metry w górę się tu podnosi. W ogóle oni kiedyś dali te łańcuchy tutaj po to, aby łodzie, które mogłyby przybijać, żeby nie uderzały w tą strukturę, co nie? Możliwe, że to o to chodziło. Choć a ten łańcuch to jest mega sztywny. Bo on już jest taki przerdzewiały i można powiedzieć, że z łańcucha się zrobiła metalowa bryła. No. Dobra, jesteśmy. Czas operacyjny jest taki, że mamy 16.24, bo nie przestawiłem zegarka, więc mamy do pełnego przypływu ile? Z godzinę? No, do pełnego przypływu mamy 6, ale... Aha. Ale lepiej jeśli by chodzi o to, co mniej więcej co godzinę będzie około 30 cm, więc za 2 godziny już nie będzie można chodzić. Dobra, zostawiamy tutaj sprzęt i rozdzielamy się, żeby to szybciej obrócić. Dobra, weźmy latarkę. Jakbyś był na... jakbyście byli już na samej górze, no, to weźcie, czyknijcie, to ja odpalę dronę. Dobra. A, po prawej jest skałeczka, prawda? Tak. Nie no, tutaj jest wejście do kibelka, tu było kiedyś na pewno, bo sobie odpływ. A tu jest wejście gdzieś na górę chyba. Nie. To jest chyba po prostu takie okienko. Okienko obserwacyjne, tak? Tak, okienko obserwacyjne i od razu jest zejście na dół. To dziwne. A, rzeczywiście, to była winda. A to na dół? Raczej no na sam dół nie. Patrzcie się. Dobra. Robimy tak, że to będzie ogrywał Kuba, a ja z Łukaszem ciśniemy jak się da na górę tam. Nie wiem, czy to jest to, no poszukajmy dalej. A tędy nie wyjdziesz? Właśnie nie wiem, czy to jest to. No to trzeba zobaczyć. Wow. Ale wieje. To jest to? Nie. Trzeba jakoś wyżej jeszcze wejść. Chyba, że tam na zewnątrz są jeszcze schody. Tam już były. Co, nie ma tam przejścia? Nie. To i tak wieje, że nie wejdę tam. Spójrzcie. Może jakoś... Gdzie? Tu już idę. Tu jest jeszcze jedna drabina. Tam gdzie ty... O. Gdzie on widzi przejście? Tu jest przejście. A no jest. A tam gdzie ty sprawdzałeś? Na górę? No jak tu wlazłem? To jak tu wlazłeś? No tam cię powiedziałeś, że sprawdzałeś, skręciłem w prawo i były schody. No dobra no. Tutaj też jest przejście. A gdzie ty jesteś? Na naszą taką księgą na torcie. A, to po tych schodach biłeś? No tędy biłem. Kurde. Zaskoczyły mnie te schody, ale widzisz, czyli są na dwa wejścia. No ja sobie tędy poszedłem. Jak nie kiją, to pałka. Zobaczcie, jaka pustynia wodna. I teraz możemy popatrzeć, fajnie by było tajniacze tu ustawić w ogóle. No możemy pomyśleć, ale to na górach.
Możemy patrzeć, jak woda się będzie zbliżać. Na razie jeszcze mamy spokojnie zapas czasu. No to tutaj. No bo w jaki sposób to wszystko jakby funkcjonowało? Zaczęło się od tego, że Anglicy podczas swoich kolonizacji, jak i Francuzi, mieli ze sobą, można to powiedzieć, konflikt. I Anglia bała się, że właśnie od tej strony Francuzi do nich wpłyną, więc budowali różne forty, różnych typów. To jest taki jeden z najbardziej popularnych, ale chyba jeden z ostatnich tego typu. Natomiast wracając do samej windy, zauważcie, że jej konstrukcja jest taka, że w tym miejscu były podawane pociski, które były transportowane na górę, a na górę stały różnie, w zależności od czasów, bo ona była potem modernizowana. Na początku działa gładkolufowe, później działa gwintowane. Wtedy w rurze jest taka, jak dzisiaj, nie w rurze, tylko w lufie jest taka, wiecie, taki gwint. On podkręca pocisk, który ma tam lepszą penetrację i dalszy zasięg. I co ciekawe, ten fort kiedyś nie był odporny na pociski, które były gwintowane, więc musieli go znowu modernizować. Ale dobra, ciśniemy dalej, bo trochę tego tutaj jest, wam powiem. W ogóle to miejsce było wybudowane za 400 tysięcy funtów. Przeliczając to na dzisiejsze czasy, to były prawie 2 miliony funtów. Właśnie mniej, to było 17 tysięcy funtów. Jakaś taka mała kwota by się wydawała. A może i tak. No, przeliczając to na pewno na dzisiejsze czasy, to były prawie 2 miliony funtów. Czyli na polskie, no to ponad 10, no z 12 milionów złotych. Ale to była bardzo dobra inwestycja, bo zbudowali to i od razu było przestarzałe. Tak, ten budyneczek na przykład był dobudowany już mniej więcej przed drugą wojną światową. Więc tak naprawdę my teraz jesteśmy na starej części, a ta część, przez którą przechodziłem, to już jest całkowicie nowa część. To jest. Zobaczcie, jaki to... Może się kręcić w głowie, wam powiem. Tym bardziej, że ten wiatr wieje, to wszystko jest przerdzewiałe. No i wiecie, jak zawsze. Tutaj była ta winda. Ale widok stąd jest piękny. Wydaje się, że sobie tutaj ludzie przychodzą strzelić browarka i przechodzimy dalej. Tu jakaś taka przesuwana krata, zobaczcie. Możliwe, że tutaj były składowane, słuchajcie, pociski, ponieważ właśnie tam mamy tą windę, więc to pomieszczenie było odcięte. By się zgadzało. Co jakiś czas możecie słyszeć trzeszczenie w mikrofonie u mnie, jak i u chłopaków, a to jest spowodowane tym silnym wiatrem. Ale opowiem wam o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, że jak zobaczycie na konstrukcji, to te ściany są półokrągłe. Zaufajcie mi, mimo że nie widać tego w kamerze. One są półokrągłe, ponieważ cała wieża jest okrągła. No i tak wykorzystali 100% jakby jej powierzchni. Natomiast drugi temat jest taki, jeszcze wracając do odpływów i przypływów, że człowiek, z którym dogadaliśmy się, aby wejść na okręt podwodny w klasy Foxtrot, według jakby nomenklatury NATO, to ten gościu powiedział, że dużo osób tutaj przychodzi i właśnie nie patrzy na przypływy i odpływy. I kończy się to tak, że musi po nich przyjeżdżać ta straż przybrzeżna, czy jak to się tam nazywa. No więc jeżeli byście tutaj trafili, to uważajcie i sprawdźcie sobie w internecie przypływy i odpływy. A tam macie rzekę, której broniono. Tak szczerze mówiąc, najlepiej to się zdaje, w sumie nadaje, najlepiej się na punkt obserwacyjny. Przez długi czas właśnie to służyło jako punkt obserwacyjny. No wyobrażasz sobie to, że z czegoś takiego, dajmy na to, tutaj płynie flota statków, tam za mną i chcą płynąć do rzeki, no i że to coś jest w stanie powstrzymać tą flotę? No nie, no prędzej pojedynczy statek zrobi salwę z armat i zniszczy tą wieżę. No oczywiście, że tak. Ale jako punkt obserwacyjny, zobacz, jesteś dużo wyżej, jesteś bliżej morza niż te 500 metrów od brzegu, więc jako sygnał ostrzegawczy, wtedy nie było radarów, wiecie, jako sygnał ostrzegawczy to jest świetne, bo widzisz, leci flota, no, i daje sygnał i ucieka stąd. No i wtedy można jakąś zasadzkę przeprowadzić właśnie gdzieś tam, na wpłynięciu do samej rzeki. Albo po prostu dać znać, żeby cała flota nasza ruszyła. Albo tak. No dlatego to bardziej miało zastosowanie chyba obserwacyjne, jeśli takie, niż ofensywne. Znaczy, no pierwotnie jak projektowali, to pewnie myśleli, że super pomysł, no ale... Nie był to super pomysł od początku, bo to było nie dość, że przestarzałe praktycznie, no brało to udział w walkach pierwszej wojnie światowej, ale... No stał przy wejściu do Tamizy, więc nie miało wyboru. No. Raczej gdyby mogli, to by tego drugi raz nie wybudowali.
A tam jest wyjście na tą, na daszek, to tam możemy pójść i powiedzieć Kubie, żeby nas oblatał. Dobra, tu mamy wejście. Po drugiej stronie jest kolejne pomieszczenie, a nawet kolejne dwa pomieszczenia. Skąd jedno ma, słuchajcie, jeszcze piwnicę, która jest zalana i to jest kupa śmieci. I to jest tak dość porządnie zalane, zobaczcie. Ale tam jeszcze w oddali widać stare meble. Czekajcie, przybliżę, trochę podjaśnię. Tam daleko, daleko widać jeszcze meble. Nie będę się tam pchał, tym bardziej z tą moją rozwaloną nogą. Ale trzeba im przyznać, że konstrukcję zrobili bardzo dobrą, bo stary, to ma 150 lat. No, 150 lat. 150 lat, zobacz, zrobili to na... Ponad, wiesz, 170. Ponad, no. I to dalej stoi, mimo że to jest w środku morza. Ale lepiej nie ufać tak do końca i chodzić powoli. Ja sobie do końca nie ufam. Co, tędy? No tędy. Trochę jak Buda z hotdogami, a ty chciałbyś ją sforsować, żeby sobie samemu opierdzielić. Co? Mówię, że jak Buda z hotdogami, a ty się po pijaku wbijasz, żeby ją sforsować i samemu sobie przygotować. Dobra, dawaj hotdoga! Maria, jest czwarta rano, nikogo nie ma. Dawaj hotdoga, mordo! Dawaj sobie usiądziemy, pokontemplujemy życie. Stresuję się, już jednego rozwaliłem. Jest! Udało się, wracamy do eksploracji. Możecie zauważyć, że tutaj jest winda. Tą windą właśnie włożono amunicję do tego działa. Działo, które było obrotowe, zresztą łatwo się domyślić, bo są tutaj szyny. Skupiało się na tej flance brzegu. Ale po co właściwie ta wieża była wybudowana? Generalnie, no, tarcia mocarstw. Anglicy bali się ataku floty Francuzów, szczególnie, że mieli doświadczenia z 1600 któregoś roku, nie pamiętam dokładnie, kiedy bili się z Holendrami. I na bazie tych doświadczeń wiedzieli, że ta rzeka jest kluczowa i muszą ją bronić. Najprawdopodobniej, jeśli tam było po prostu potężne działo, to tutaj było coś do obrony tego działa. Czyli możliwe, że jakiś karabin maszynowy albo coś innego, co mogło skutecznie powstrzymać i zniechęcić ludzi, którzy tutaj atakowali. Dam ci dychę, jak zejdziesz po tych schodach na dół. Ten pan? Ten pound? Ten pan. Ten pan. Dam ci dychę, jak zejdziesz tą windę. Wspaniaczko. Zejść? Spoko. Zjechać? No właśnie, cały w tym jest ambaras, żeby windą zjechać. To bym musiał na GoPro. Zobacz, tutaj jeszcze są takie jakby przejścia. Ciekawe, co tutaj w nęki, po co to było. Tego już nie wie nikt. Znaczy pewnie ktoś wie, ale nie wiem. Jak wy wiecie, to mówcie. Taki układ okna, czyli właśnie tam na zewnątrz wąsko, tu się rozchodzi. Był dlatego, ponieważ w momencie, kiedy był prowadzony ostrzał, to te pociski miały ciężej trafić. A znowuż z tej strony można więcej zobaczyć, no bo ten kąt jest większy, tak? A mówisz, że Kuba widziałeś? Jakiegoś człowieka innego z aparatem. Tak? No. Jak popularne miejsce, jak nie chodzi. No. I ja sobie tędy szedłem. Spójrzcie, tam jest ta drabina. Witam. A tutaj kibele, spójrzcie. No to już jesteśmy w tym dobudowanym jakby budynku. To nie jest ten pierwotny z 1855, który przed chwilą wam pokazywaliśmy zresztą z Łukaszem, na którym byliśmy i na którym były te działa. Siema. Wziąłem się rodaka, Polaka spotkałeś. No. Wiesz na górę? No, mogę się kawałek jeszcze przejść. Ty, ale wiesz co?
jak tak patrzę, to już morze się podnosi. Ale wiesz co, też miałem co sam powiedzieć, bo ten facet, co z dziećmi chodził, jest lokalny, czyli on chyba raczej wie, kiedy lepiej stąd odejść, a oni są w połowie drogi do plaży, więc ja bym się ewakuował. No. Czy wiesz, no mamy ten kajak w razie W, co nie? No tak, ale to jest zburzone morze. Gdzie to jest? Tu jest tam. A tu może byliście? Tak, tu jest krata i tak dalej. A tu chodź to sobie. Aha, bo to jest ten budynek, co ty byłeś, Kądziu, tak? O. Tak. Nie, tak, obok. Nie, to ty spaliłeś, kolego, 10 000 kroków. Co za kłamczuch, a ty ile masz? Ja poleciałem na górę i z powrotem. 4700. A ja mam 8200. To ty coś z zegarkiem masz, nie tak? Nie on masz dłuższe nogi, on ma krótsze nogi. Ale nie połowę. Połowę tego, co on, ja chyba muszę stać wtedy przez połowę filmu. Bardzo ładnie. A, Beskidu to jest miejsce na działo. No. Tak. Ty, tu nawet jest prowadnica do niego. No tak, mówiliśmy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej wieży strzelniczej. Wieża, która w zamyśle miała bronić nabrzeża brytyjskiego, no wyszło niekoniecznie tak jak sobie planowali, ale dalej jest spoko. Takich konstrukcji jest tutaj wiele, jeżeli chcecie, abyśmy wrócili do Anglii i pokazali wam coś jeszcze, piszcie w komentarzu. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. I się. Kochani patroni, to właśnie dzięki wam zwiedziliśmy Luksemburg, Francję, Anglię i wracamy przez Niemcy. I tak. To przez Polskę. I do Polski. I jeszcze dalej. I zaraz stanę, dzięki. Elo, pa, buziaczki.